Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę. Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Dawno, dawno temu była taka wielka trójca. Kopernik była kobietą. Co? No to Einstein. Einstein też była kobietą. A może Curie Skłodowska też? Czy zastałem pana tego, no, Murzyna? Jakiego Murzyna? No, tego Murzyna, który mieszkał pani. A niech mnie Matka Boska broni. Pod jednym dachem? Z antychrystem? Cześć, Kiler. Vabank, Seksmisja, Kiler. Kultowe komedie Juliusza Machulskiego. Potem z jego filmami było raz lepiej, raz trochę mniej lepiej. Potem był naprawdę fajny, sensacyjny Vinci. Nie chcesz mi nic powiedzieć? Dlaczego ty mi takie pytania zadajesz? I właśnie do tego filmu chyba najbliżej nowej produkcji Machulskiego. Ten film nazywa się Volta. Te stare kamienice mają swoje sekrety, nie? Volta, John Travolta, nie, Bruno Volta, to ostry gość. A co on robi? Jest spin doktorem, kolesiem od wizerunku, który zamienia foków w ludzi. Spec od wizerunku, spin doktor, człowiek, który prowadzi do walki o prezydenturę nadzieję polskiego, naszego narodu, czyli Kazimierza Dolnego. Nie chwalmy skóry na niedźwiedziu. Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Nie dzielmy, nie. Łączmy. Volta ma dziewczynę. Dziewczyna Volty potrąca autem inną dziewczynę. Dziewczyny się zaprzyjaźniają. Ta potrącona ma fajne mieszkanie. Ta druga, ta od Volty, chce kupić to mieszkanie. Volta ma to w mimice. Czyli ważna jest mimika twarzy. Mimika może być tylko twarzy, Kaziu. Tak? A możesz mieć mimikę dupy na przykład? A wtedy ta potrącona znajduje ukrytą w ścianie księgę i mapę, a potem znajduje skarb. De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando. Słuchaj, mam dobrą wiadomość. Bruno ma dojścia do wydawnictw i jest szansa, że wydadzą dziennik swojego pradziada. Podobno coś znalazła w ścianie? Zaginiona korona Kazia Wielkiego. Fajne coś, taka rzecz, no i Volta bardzo chciałby tę rzecz przytulić. Myślę, że minimalna cena na dziś to 10–12 milionów euro. Aha! Co jest na plus w filmie Volta? No, na pewno piękny, słoneczny Lublin. Aż zapałałem ochotą, żeby kupić sobie bilet i tam pojechać. Ale z drugiej strony filmowo, jeżeli 20 razy powtórzy się product placement Lublina, to się staje koszmarem staje się. No i najważniejsza rzecz chyba w tym filmie, czyli panowie Zieliński, Braciak i od czasu do czasu też Żurawski, więc tak naprawdę oni ratują ten film. Zna pan Dziady? Trudno mieszkając w tym kraju nie znać dziadów. Otaczają nas zewsząd. I ich kwestie są najfajniejsze, najciekawsze. I coś się dzieje, ale tylko wtedy, kiedy grają na siebie, bo ze wszystkimi innymi aktorami mają dużo słabsze interakcje. Zrobimy kopię. Prawdziwą koronę się sprzeda za 10 baniek euro i będzie git. A dziewczyny w filmie Volta, które są tak naprawdę głównymi postaciami, no cóż, to są słabe i przekręcone role. Nie mają co grać. Niestety, no przynajmniej jak dla mnie, bardzo żałuję, ale według mnie komedia kryminalna Volta nie sprawdza się jako komedia kryminalna, bo za mało w niej komedii i nie za dużo kryminału. Cała ta historyjka niestety jest toporna, jest naciągana, tempo filmu leży i pełza, emocji zero, a realizacja jak za króla Ćwieczka, znaczy przepraszam, wczesnego Kazimierza, czyli drewniana. A co ta twoja kumpela chce zrobić z koroną? Oddać ją prawowitemu właścicielowi? Kazimierzowi Wielkiemu? Volta pewnie jako taka lekka komedia na wakacje, na lato sprawdzi się tak pewnie na jeden raz, choć jak dla mnie to jest niestety taka przeciętna zabawa, niezbyt śmieszna, niestety troszkę nudnawa i przydługa. No i ten taki momentami taki ciężki humor. Co to kurwa było? Całość tego filmu ratują, tak jak już mówiłem, panowie Zieliński i Braciak, plus czasem Żurawski. Nie jest to może zbyt subtelne, no ale dobrze, że jest. Ale jak dla mnie to jest za mało, żeby ten film był czymś więcej niż taką lekką komedią na wakacje. Nie zakładaj jej, Kasiu. Jak dla mnie zabrakło w tym filmie suspensu i pazura. Chociaż jest Czarek Pazura. Teraz należy się 4 410 000 złotych. Najnowszy film Juliusza Machulskiego, Volta. Na 10 w skali kinomaniaka daje temu filmowi 5 punktów. O kurwa. Są lepsze sceny, są gorsze momenty. To jest taka komedia na lato, przyzwoita, ale jak dla mnie to niestety stracona szansa. To się przecież nie dzieje naprawdę, nie dzieje się naprawdę. Ciemność, widzę ciemność.